Cześć wszystkim, dziś pokażę Wam malutką poradę związaną z korzystaniem z programu Adobe Premiere Pro, mianowicie praca z narzędziem powiększania, czyli z zoomem. Jak widzicie, mamy na osi czasu sporo klocków na poszczególnych ścieżkach, no i możemy użyć opcji Zoom Tool pod literką Z, klikając tutaj, i możemy sobie powiększać te klocki, aby móc sobie tutaj szczegółowo dokładnie, powiedzmy, przesuwać co do sekundy, ustawiać i tak dalej. Aby jednak wrócić do standardowego widoku, czyli tego pomniejszonego, wystarczy tutaj ten suwaczek na osi czasu kliknąć z jednej bądź z drugiej strony i go rozciągnąć, trzymając przycisk. Widzicie? Przeciągam, zwiększając jego rozmiary i tym samym zmniejszając zawartość osi czasu. W ten sam sposób możemy działać w drugą stronę, czyli robiąc powiększenie aż do, widzicie, takiego dużego, dużego rozmiaru. Tak więc bardzo proste i ja długo nie wiedziałem o tym sposobie, ucząc się programu. Zaczynałem od innej strony, no i okazuje się, że jest to bardzo pomocne. Dzięki za uwagę, do zobaczenia.